Formula One, królowa wyścigów. Bolidy zaprojektowane przez najzdolniejsze umysły. Prowadzone do granic możliwości przez garstkę wybrańców. Zespoły przychodzą i odchodzą, ale przeszłość wciąż pozostaje żywa. Rywalizacja na ponadczasowych arenach, gdzie o zwycięskim laurze przesądza ułamek sekundy. Gdzie zwycięstwa wydziera się z paszczy przegranej. To tutaj tworzy się historia. Historia Formula One. Witam was. Witaj w Formule 1 2013. No właśnie, witam was. Właśnie Formule 1 2013. To dzisiaj pokażę wam gierkę. To dzisiaj pokażę wam gierkę. Czekajcie, wstecz zrobimy. Skąd jesteś? Z Europy. Widzę, że można różne zrobić. Skąd jestem? Tak. Nie znam swoich możliwości, bo pierwszy raz gram w Formułę 1. Teraz tak, mamy Red Bulla, Ferrari i Mercedesa. Powiem szczerze, że ostatnio Mercedes jest bardzo dobry, ile tam oglądam. Więc myślę, że Mercedesa weź. Aha. Więc myślę, że Mercedesa bym chciał. Pierwszy raz uruchomiłem teraz, więc nawet nie wiem, jak się steruję. Fajnie to wygląda już pierwsze momenty gry. Inaczej. Witam państwa ze wspaniałego toru Yas Marina w Abu Dhabi, gdzie odbędą się tegoroczne testy dla młodych kierowców. Najbliższe dwa dni spędzimy za kulisami Formuły 1, obserwując, jak zespoły w serii prób usiłują wyłonić kolejne pokolenie potencjalnych kierowców, a być może przy okazji także odkryć jakiegoś przyszłego mistrza. Gdy pytamy w którymkolwiek z zespołów, czy to prędkość ma tutaj pierwszorzędne znaczenie, słyszymy, że równie istotnymi kryteriami są konsekwencja, nastawienie i refleks. I właśnie tuż pod moją kabiną komentatorską odpalono pierwszy silnik. Dlatego spodziewam się, że niebawem na torze pojawi się jakiś bolid. Ej, fajnie cię tu znów widzieć. Jako twój wyścigowy inżynier mam za zadanie cię wesprzeć w ten weekend. Jak ruszysz na tor, będziemy w kontakcie przez radio. Podsunę ci informacje, gdy będą ci potrzebne. Jak ustalono na odprawie zespołu, nie nastawiamy się na duże tempo od początku, więc jedź sobie po swojemu. Wykonuj moje polecenia, a będzie okej. Tylko...
Fajnie to wygląda. Naprawdę, fajnie. Załączymy radio, gdy będziesz w bolidzie. Okej, teraz zapnijmy cię w pasy. Fajny samochód. Realistycznie. Dobra, sprawdźmy teraz podstawowe elementy sterowania i upewnijmy się, że technicy tak przygotowali samochód, żeby ci się go wygodnie prowadziło. Na początek sprawdźmy, czy dobrze pracują pedały gazu i hamulca. Escape. Czekajcie, dodaj gazu. Dlaczego escape'em? A ja nie chcę escape'em. Czekajcie. Nie widzę na mojej klawiaturze. Świetnie, teraz sprawdzimy blokadę kierownicy. Obróć kierownicę od lewej do prawej. Teraz kolej na biegi. Skrzynia może pracować w trybie manualnym lub automatycznym, ale ten ostatni w każdej chwili możesz wyłączyć, korzystając z funkcji ręcznej zmiany biegów. Aby wrzucić wyższy bieg, naciśnij prawą łopatkę. Aby wrzucić niższy, lewą. A J? No, klikam J. Wszystko gra, pora uderzyć na tor i przetestować tojowo. Nie podoba mi się sterowanie. Nie mogę rzucić. No i co teraz? Będziemy tak stać? Bo mi się to nie podoba, że tak stoimy. Musimy stać, bo tamten on zastanął. Nie wiem, czy będę używał manualnej, czy automatycznej. Boję się, jeszcze się nie odnajdę. Bo nie mam ustawionych, jak chcę, biegów i innych. Nie było pod J, tylko pod Z mam. Nie wiem czemu. Prawo, lewo, przyspieszenie. Hamulec. Chociaż nie. Prawo, prost, lewo, tak? Prawo, przyspieszenie. Hamowanie, wyższy bieg. Niższy bieg. Stan bolidu to będzie Q. Jeden, dwa, no dobra. Mam automatyczne, no dobra. Wszystko zrobione, jesteśmy gotowi. Też jestem gotowy. Dobrze.
że zanim ruszymy, musisz jeszcze wiedzieć, że możesz zmieniać położenie kamery, wciskając przypisany do tej funkcji przycisk. Spróbuj przejść przez wszystkie tryby położenia kamery, aż znajdziesz ten, który będzie ci najbardziej odpowiadał. Ten mi odpowiada. Jeśli chcesz zmienić ustawienia kamery lub pomocy, możesz to zrobić w dowolnym momencie w menu pauzy. Pierwszy test to łatwy przejazd treningowy na prostym odcinku. Wyjedź na tor, rozpędź się do prędkości powyżej 258 km na godzinę, a następnie wyhamuj tak, aby zatrzymać bolid w wyznaczonej strefie. Silnik jest ustawiony na ubogą mieszankę, więc będzie miał teraz nieco mniejszą moc, ale to da nam spójny odczyt. Dobra. Do 200 ilu? Doskonała robota. Zdobyliśmy dobre dane, a ty przeszedłeś na dohamowanie we właściwym momencie. No dobra. Nie było do 280. Dobra. Nowoczesne bolidy formuły pierwszej dysponują mocą znamionową około 750 koni mechanicznych, w całości ukierunkowaną na tylne koła, co może skutkować bardzo gwałtownym przyspieszeniem, więc wszystkie twoje manewry muszą być delikatne i precyzyjne, jeśli nie chcesz stracić panowania nad pojazdem i wpaść w pościg. To ja wiem, bo Eurotracku to samo jest. Aerodynamika bolidów wytwarza dużą siłę dociskową, która dosłownie wgniata samochody w tor. Aby efektywnie radzić sobie z tą siłą przy wchodzeniu w zakręty, należy wkładać dużo energii w początkową fazę hamowania, a następnie stopniowo ją zmniejszać, ponieważ na zakręcie bolid ma mniejszą przyczepność i jego opony muszą pracować mocniej. Staraj się wchodzić w zakręty tak szeroko, jak tylko się da, po czym ostro ścinaj do wewnętrznej. To pozwoli ci wcześniej przejść na przyspieszenie i wyprostować samochód na wyjściu z zakrętu, gdzie możesz zacząć stopniowo dodawać gazu, aż upewnisz się, że tylne koła już nie buksują. Wtedy możesz przejść na pełną moc. Mhm. To ja to też wiem. Już? Gotowy. W ramach tego testu chcemy, abyś przyspieszył przed ostrym zakrętem, wszedł w niego w odpowiednim punkcie, ściął do wewnętrznej i wyszedł z zakrętu z prędkością powyżej 298 km na godzinę. Aby ukończyć test, musisz zatrzymać się w wyznaczonej strefie na końcu prostej. No dobra. O, w mordę, ale mnie zarzuciło. Wygląda na to, że zbliżyła się opona. Naciśnij przycisk powtórki i skorzystaj z... Coś mnie przebiło. Dobra, wciśnij przycisk odtwarzania, aby zobaczyć, co się działo, zanim doszło do defektu. Liczba odtworzeń jest ograniczona i zależna od twojego poziomu trudności. Uważaj zatem, kiedy i po co korzystasz z tej funkcji. Mhm. Tu mnie coś właśnie zniosło, no trudno. No dobra, to... Nie, to za wcześnie, czekajcie. Jeszcze poczekajcie.
Mhm, coś mnie. No i co? No już to zrobiłem! F1. Ta jeszcze mi powiesz, że nie udało się. W ramach tego testu chcemy, abyś przyspieszył przed ostrym zakrętem, wszedł w niego w odpowiednim punkcie, ściął do wewnętrznej i wyszedł z zakrętu. Jedziemy. Było teraz. Minąłeś wewnętrzną, może spróbuj jeszcze raz. Ludzie! Jak minął wewnętrzną? W ramach tego testu chcemy, abyś przyspieszył przed ostrym zakrętem, wszedł w niego w odpowiednim punkcie, ściął do wewnętrznej i wyszedł z zakrętu z prędkością powyżej 298 km na godzinę. Minęłem wewnętrzną. Weźcie mi to powiedzieć, no. Albo ja ślepy jestem, albo... A! Za wolno. W ramach tego testu chcę... Teraz powinno być lepiej. A dziś tam jedne z... Czysto. Pora
sprawdzić, jak poradzisz sobie z kilkoma zakrętami. Staraj się trafiać w wewnętrzne i wciskaj gaz od razu przy wychodzeniu. Tym razem czas nas nie interesuje, więc przestawiliśmy silnik na średnie obroty. Aby ukończyć test, musisz się zatrzymać w wyznaczonej strefie na końcu prostej. Oczywiście. O, w morda, ale mnie zaraz wrzucił. A i słaba ocena. Gdzieś tam pominąłem jeden. Tak, ja wiedziałem, że minąłem. A ja bym wolniej przejechał? To nie jest łatwo, bo... Pierwszy raz jadę. Pierwszy raz gram w ogóle taką grę. No, teraz powinno być na złoto. Jeśli się nie doczepi, mierzę za wolno. Bo szybki nie dam rady. Wchodzisz do zakręty prawidłowo, ale trochę za wolno. Spróbuj jeszcze raz, dodając trochę gazu. A jednak. I wyjściu z zakrętu. Oj, jak on mnie tutaj denerwuje. Poproszę innego trenera. Nie, mi tak odpowiada, nie wiem jak jemu. System odzyskiwania energii kinetycznej, szerzej znany jako KERS, daje kierowcy dodatkowe 80 koni mechanicznych podczas hamowania. KERS może być użyty w dowolnym momencie w trakcie wyścigu. Przydaje się zwłaszcza przy wyprzedzaniu i w obronie pozycji. KERS najlepiej działa na niskim biegu. Świetnie sprawdza się na początku wyścigu. KERS odzyskuje energię kinetyczną podczas hamowania. Kierowcy przysługuje 7 sekund ładunku na okrążenie. Użycie KERS-u czasem powoduje błędy, które kierowca może naprawić jeszcze w trakcie wyścigu. DRS zmienia ułożenie tylnego skrzydła, zmniejszając opór i zwiększając maksymalną prędkość o 10 do 12 km na godzinę. Ze względów bezpieczeństwa DRS-u można używać tylko w określonych punktach. W trakcie wyścigu musisz znajdować się o 1 sekundę od bolidu, aby uruchomić ten system. Daj mu w kość. Znaczy, nie wiem, o co chodzi z tym DRS. A ja wiem, który to jest KERS.
Czekajcie, zobaczymy. Kers. Kers. Q damy. Ej. Q. E. R. Dobra. Świetnie. Teraz spróbuj aktywować DRS. Naciśnij raz, żeby go otworzyć i drugi raz, żeby zamknąć. Aby zamknąć DRS, możesz też nacisnąć hamulec. Dobra, przed tobą jedzie samochód, który najwyraźniej trenuje start do wyścigu. Chcę, żebyś spróbował go wyprzedzić przed nią metę, wykorzystując do tego systemy KERT i DRS. Cokolwiek zrobisz, pamiętaj, aby nie doprowadzić do kolizji z tym bolidem. Powodzenia. Stebro mi wystarczy. Kres to mam QAD. Ruszaj. O, w mordę. Dobra, przed tobą są trzy bolidy. Użyj systemów KERS oraz DRS, aby wyprzedzić je wszystkie przed linią mety, która znajduje się za kolejną szykaną. Tylko unikaj jakiegokolwiek kontaktu. Dobra. To będzie trudne. Wiem. Bo wypadłem, za szybko jechałem. No trudno. Też takie... Airbus. Nawet. W trakcie weekendu wyścigowego do dyspozycji kierowcy są cztery rodzaje opon. Podstawowe, opcjonalne, przejściowe i na mokrą nawierzchnię. Opony podstawowe mają większą wytrzymałość, ale gorszą ogólną przyczepność niż opony opcjonalne. Jednak lepsza przyczepność tych ostatnich oznacza, że szybciej się ścierają. Opony przejściowe najlepiej spisują się na wilgotnym torze. Z opon na mokrą nawierzchnię należy zaś korzystać wyłącznie podczas silnych opadów deszczu. Najlepsi kierowcy nie zużywają tak bardzo swoich opon. Dzięki temu mają do
dyspozycji więcej wyścigowych strategii pozwalających dłużej jechać na oponach o lepszej przyczepności. Najlepszym sposobem na uniknięcie szybkiego zużycia opon jest płynne posługiwanie się gazem, hamulcem oraz instrumentami sterującymi, a także unikanie poślizgów na zakrętach, jak również sytuacji, w których koła obracają się w miejscu, co znacznie skraca żywotność opony. Dobra. Świetna robota. Pierwszy dzień za nami. Dzięki. Ej, długi ten odcinek będzie, widzę. To teraz dzień drugi i ostatni. Co ja mam tu zrobić? Ekipa Pirelli zleciła zrosić tor, żeby przetestować opony na mokrą nawierzchnię. Rozpędź się i wyhamuj na wyznaczonym odcinku, mieszcząc się w wyznaczonym czasie. Oj, to będzie trudne. Na mokrej. Oj, jak mnie tutaj... Ze startem nie będzie problemu, ale z hamowaniem będzie. A, jeszcze nie widzę, nie jest tak źle. O to właśnie chodziło. Udało ci się wyhamować na wyznaczonym odcinku i zmieścić się w czasie. Dobra robota. No dobra. Czekajcie. Chwileczkę. Nawet fajne. To? Gotowy? Nie. Chcemy sprawdzić, jak bolid wchodzi w zakręty na mokrej nawierzchni. Pokonaj ostatni sektor okrążenia, ścinając po wewnętrznej. Uważaj przy wychodzeniu z zakrętów. Na mokrej nawierzchni wydłuża się droga hamowania. Tak, to ja to wiem. O, w mordę, ale mi tu zarzuciło. Aj, zgubiłem. Nie mogę na... O, w mordę! Osiągnąć oczekiwanego tempa. Spróbuj jeszcze raz. No tak wiem, ale już wiem, o co chodzi.
Tu mieszałki. Widzę. Ja w ogóle nie jechałem Nissanem. Przejechałem. Mogę od początku? Jazdą na mokrej mam, widzę, problemy. Chcemy sprawdzić, jak... Tak, wiem. Nie, to może być za wolno. Nie udało ci się osiągnąć oczekiwanego tempa. Spróbuj jeszcze raz. Wiecie co, ja go palnę zaraz. Ja muszę wymienić go. A on nie powiedział mi, ile mam, więc... Aj, pominąłem, poczekaj. Nie tym. Aj, ja się tak będę teraz bawił, widzę. Chcemy sprawdzić, jak bolid wchodzi w zakręty na mokrej nawierzchni. Pokonaj ostatni sektor okrążenia, ścinając po wewnętrznej. Gdzieś nie ma napisane. Weźcie mnie, nie denerwujcie. Ja się tak nie bawię. Chcemy sprawdzić, jak bolid wchodzi. Nie, źle, już. Nie udało ci się osiągnąć o sekundę tempa. I... Spróbuj jeszcze raz. Ten ostatni ten zakręt mam zły. Chcemy sprawdzić. Ale nie, bo też tam pisze, że zakręt co najmniej 6, więc myślę, że jak sobie kilka opuszczę, to... Ej, dlaczego mi tak nagle zhamował? Nie, od nowa, poczekajcie. A nie wiem, dlaczego mi tak nagle hamuje.
Trudny ten czas jest, za mało czasu, jakby jeszcze mi dali 2 sekundy więcej. Już opuściłem. No pięknie. Patrzcie. Nie wszędzie doszedłeś do wewnętrznej. Spróbuj jeszcze raz. Jak nie wszędzie doszedłem do wewnętrznej? Co ty mi tutaj pindolisz? Pewnie o tej ostatniej mi mówi. Czy wy to widzicie? Oj, ludzie, ludzie. Chcemy sprawdzić, jak Bolut wchodzi. Ja nigdy w takim czasie nie dojadę tam. Jak nie wszędzie? Możecie mi to powiedzieć? Chcemy sprawdzić. Bo już mnie ten denerwuje. No tak, już ten najłatwiejszy opuściłem. Za mały dla nas świat, odkąd się znamy. Nie wszędzie doszedłeś do wewnętrznej, spróbuj jeszcze raz. Ej, no ludzie, jak nie wszędzie? Chcemy sprawdzić. Tak, ja wiem, ale wszędzie wchodzę do wewnętrznej. A to, że czas, a to, że... Czekajcie. Bo widzę, sam nie wie, co chce.
Masz już teraz trochę doświadczenia w jeździe na mokrym torze. Aj, jak się spociłem. Samochody są gotowe, ruszajmy. Czekajcie, ja muszę się napić. Tym razem sprawdzimy, jak bolid sprawuje się w optymalnych warunkach. Trzymaj się linii, omijaj ziemię i kawałki gumy, żeby zachować dobrą przyczepność. Znowu czas? Zwy już mam odchylenie. Twoje bieżące okrążenie zostało unieważnione. Jak cię? Zaraz palnę. Tym razem sprawdzimy, jak bolid sprawuje. Ej, odchylenie miałem dłużej, pewnie i tak by mi nie zajdził. Ja nie mogę. Palne. Jak ja mam to zrobić? Już 89%, pan no. A już większe odchylenie mam. Nie udało nam się pozyskać potrzebnych danych. Musisz utrzymać się na linii, żeby skrócić czas przejazdu. Spróbujmy jeszcze raz. Odchylenie tym razem. Albo czas, albo odchylenie. Tym razem sprawdzę. A już 108. Już nie zaliczyłem. 119? A za co teraz? 160, no jeszcze czego? No tak, najlepiej. Lepiej wszystko na młodego kierowcę, no tak. Nie udało nam się pozyskać potrzebnych danych. Musisz utrzymać się na linii, żeby skrócić czas przejazdu. Spróbujmy jeszcze raz. A co z tego, że krócę czas przejazdu, jak mam odchylenie, człowieku? Opanuj się. Tym razem... Też to jest głupota, żebym nie mógł przejść do następnego zadania. Żeby ten czas z nim ewoluować. Oj, tu będę, no właśnie.
chyba jak najbliżej tego, ja wiem o co chodzi. Oj, tu też. Więc wiecie co. Oj, już 50 minut, a ja tutaj... Tym razem... Oj, chyba z 2 godziny będziecie za mną siedzieć. Dnie 8%. O, w mordę. A to za co? No dajcie mi się ścigać, a nie... Tym razem... No wiem, to formułę to jest tylko ściganie, a nie jakieś... Kierka fajna, ale denerwuje mnie. Jak wolno to zrobię, to nie zmieszczę się w czasie, a jak za szybko, to mam... Tak, 14, no tak, 80% jeszcze mi powiedz. Masz szczęście. W znaczonym czasie, no. Wszystko gotowe. Kolejny będzie bezużyteczny. Musisz wiedzieć, jak bolid sprawuje się na zużytych oponach. Odpowiednia reakcja może zadecydować o sukcesie. Wraz ze ścieraniem opon zmniejsza się przyczepność, co utrudnia zachowanie kontroli nad bolidem. Dlatego warto wiedzieć, ile jeszcze można przejechać na danym zestawie opon i kiedy zjechać na wymianę. Założyliśmy ci łyse opony. Pokonaj ostatni odcinek okrążenia, ścinając każdy zakręt po wewnętrznej. Idziemy. No i teraz to też nieźle dałem. To u drugi, więc... Cię zamknij, dziadzie jeden. Niech cię matka. O, w mordę. Nie, ja już to powtórzę, bo dużo czasu strasznie straciłem. Dużo czasu. Dobra. Nie lubię na czas. Każdy wie, że ja i czas to nie to samo. Was spuściłem.
się wyłączyć, nawet wyłączyć się nie chcesz. To jest trudne. Prawdziwym w życiu nawet tak nie ma prób kontrolnych. Takich prób. Jest dzień prób, ale to nie jest tak jak tutaj. Wiem, bo widziałem. Dobra, dwa opuściłem. Ale mnie tutaj zniosło. Nie wiem, ile pamiętam, to 12 były podobne, ale nie aż takie. Nie grałem, ale oglądałem, ale to było zupełnie co innego. Proszę pana, może mnie pan pocałować w coś, bo ja z tobą panie nie będę pracował, chcę wymiany pracownika. Musisz wiedzieć jak? Nie, muszę wiedzieć, zamknij się. Trudne. Ja się spociłem cały. Ta najłatwiejszego nie widziałem, to już mogę się pożegnać, ale trudno, nie jestem jeszcze. Jak to nie wziąłem? Czym powie, że nie wziąłem? Spociłem się cały. Tak, znowu nie wziąłem. Się tak nie bawi z nimi. Są dziady jednak. Nie wiem, to chyba już był drugi, więc... Nie, i tak już nie zdążę, patrzcie, jest już 30. Nie, ja już nie mam szans, tak. Thank you.
A mi się to podoba, że są tutaj te oficjalne firmy, czyli na przykład jak Pirelli, tam... Co? Tego widziałem. Kogo to ja tam widziałem? Strzela. Właśnie Mercedes. Nie zmieściłeś się w wyznaczonym czasie. No, ja tego nie dam rady. Pamiętaj o ograniczeniu czasowym. Ja nie dam rady, bo to jest za... Musisz... Nie. Czemu mi właśnie tego pasku nie pokazuje? Jestem DL. Gorsze jest to, że już jest godzina i dwie. Nie, już za późno. Trzy ominąłem, to już się nie opłaca jechać. Chyba, że... Jak tam pisze? No przynajmniej, no to... Nie, ja nie dam rady. Też tak mówiłem już chyba o każdym. A jak nie o każdym, to o większości, że się nie da. Nie ma czu... No to. Może jeszcze by coś było, ale nie. Ale się spociłem cały. Nie rozumiem, mam je nauczyć o tym, ale nie... Mówi się trudno, tak? A tutaj na przykład, nie wiem czemu, tak nagle... Hamuję. Chyba dwa spuściłem, więc teraz muszę... Nie, jeszcze by coś było z tego, ale... Nie, nie będzie. Byłoby, ale puknąłem, jak wiecie. Weź mnie nigdy nerwuj, to cię zwolnię, naprawdę. Boje, jak się spociłem. Ja nic nie muszę. Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? A trzeba było sobie inną Ferrari na przykład. Ciekawe, czy by był taki sam jeden głupek, co by mi kazał. Chyba, że byłby to sam. A już, a byłoby.
Nie, ja nic nie muszę już ci. Zróbmy to kiedyś, no zróbmy to. Ej, mnie tutaj odrzuciło, nie wiem czemu. Wiem, że to musi być do zdobienia, bo nie ma gry, której by nie można było przejść. Tu mnie zawsze jakoś. Nie. Mam gorszy niż... Nie, ja z nim nie mogę. Weźcie mi, dajcie nowego. Gdzie jest, bo wypadam. Panujesz nad bolidem i umiesz dostosować się do stanu opon. Dobra robota. Wreszcie. Nie. Zrobione. Gotowy. Weźcie mi nie denerwujcie, proszę. Masz w sam raz paliwa na ukończenie testu. Pokonaj jedno okrążenie odpowiednio, ścinając każdy zakręt. Ja nie mogę. Za pierwszym razem. O, w mordę jeża. Nie, sprawdzam, nie. Wszystko zrobione, jesteśmy gotowi. Dobra, póki co idzie na...
No dzięki ci. Bo mnie ten rozproszył, jeden wariat głupi, świecący. Jestem już tak... Weź mnie, zamknij się. Czekajcie, muszę zobaczyć, co tam pisze mi. Ja nie wiem, czy ja mam ich wyprzedzić, czy... Dobra, póki co idzie nam świetnie. Aha, no dobra. Chcemy, żebyś A nie, mam pokonać dwóch. Oni za szybko wylecieli dla mnie, abyśmy razem startowali, to może byśmy pogadali, a tak to... No, oni są już na mecie. Chociaż w czasie ich pokonam. W tym. Kończę to w dobrym czasie chociaż. I tu jest okrążeń. No to mnie to zaskoczyło. Twoje bieżące okrążenie zostało zmienione. Wiecie co? Ręce mi się już całe spociły. Nie dojadę tam na czas, właśnie zobaczyłem, że jak... Dobra, póki co... Nie za wcześnie stoją.
ten zakręt dobrze wpadłem. Aj, nie mam. O, w mordę. A tak dobrze stało. Się wszystko pojarało. Nie, tego... Ja tego nigdy nie ukończę. Chociaż o tamtych mówiłem, to tego nie ukończę. Już moim zdaniem... Patrzcie, 2 minuty mam... Ale wypadłem z trasy. Nie wiem, wcześniej dojadę. Będę szczęśliwy, jak w ogóle dojadę. Zaraz mi się tu ETE. Tak dobrze jadę, moim zdaniem. Dobrze wpadam w zakręty, ale to tylko moje zdanie. Co, im więcej nie mają stadionu, tylko ten jeden? Jeśli będzie powtarzaj, to ja nie wiem, co ja zrobię. I tak będzie. A, no dobra, to mam w tym czasie, no to...
On się wcześniej zmieszczę, ja to widzę. A to co to było? Ojej. Dobra, póki co idzie nam świetnie. Na koniec. Dobra, wracamy do garażu. Tak. Mam dość na teraz. Gotowy. Pamiętaj, że do garażu możesz wrócić w każdej chwili, korzystając z opcji wróć do garażu w menu pauzy lub przechodząc do alei serwisowej. Miłej zabawy. Inaczej się jeździ.
O, w mordę. Zapomniałem o tym. Pozycja czwarta, no to... Nie, że to nie jest Need for Speed, gdyż... Nie można ścinać za klientów. Uf, mordę. Oops. Ta. Dzięki. Kto ja? Nie. We mnie walną. Ile jest okrążeń tutaj? Plus 16.
Nie mam tego, tu było odpierniczacza. Nie, już nie, dobra. Słuchajcie, ja już będę kończył odcinek, bo już widzę, jaka jest godzina. Dobra, słuchajcie. Ja już powiedziałem, będę kończył, gdyż... Jest już godzina... półtorej godziny. Super. Mogę kilka kask, ale... Co mi z tego, jak... Na samym odcinku już będziemy właśnie robić ten... To wszystko, ale to już kolejny odcinek, a teraz już się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie.